Uroczyste wręczenie włóczni Jaćwingów, dorocznych nagród prezydenta Suwałk, odbyło się w sobotę, 2 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do 7 osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla Suwałk w minionym roku. To są nasze perły, nasze gwiazdy, które lśnią nie tylko nad suwalskim niebem, ale również ten blask bije znacznie dalej. To jest świetny przykład, jak należy pracować, jak należy starać się, jak działać kreatywnie, żeby uzyskać sukces. Nie ulega wątpliwości, to są ludzie sukcesu. I życzyć należy dla nas wszystkich, żeby takich osób, takich organizacji w naszym mieście było jak najwięcej, to wtedy to miasto będzie kwitło, będzie rozwijało się. Jak zawsze włócznie Jaćwingów trafiły między innymi do przedsiębiorców. Wśród nich znaleźli się właściciele dwóch znanych suwalskich firm. Wieloletnia i ugruntowana działalność Waleriana Draźby, Walmar Draźba oraz młoda suwalska firma deweloperska, która z rozmachem realizuje inwestycje mieszkaniowe w Suwałkach, Racis Development. Wręczono też włócznię za działania społeczne. Taką otrzymał m.in. Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Obwodnicy Suwałk za starania o tę inwestycję, która lada dzień powinna być otwarta. Fizycznie jest gotowa, jest dzięki fantastycznej współpracy wszystkich miejscowych tutaj sił, że tak powiem. Poczynając od prezydenta i samorządu, poprzez mieszkańców Suwałk, po nasz skromny udział jako komitetu. Mówię skromny, bo rzeczywiście myśmy tylko w gruncie rzeczy koordynowali wysiłki suwalczan, w jaki sposób nagłaśnialiśmy tę inicjatywę i dzięki temu cała Polska i dzięki mediom oczywiście się dowiedziała, że nie mamy tej obwodnicy, że się dusimy, że tiry nas rozjeżdżają. Wszystko zostało się głośne, nagłośnione i wymagało reakcji ze strony rządu. Która to reakcja nastąpiła, jak wiemy, i dzięki temu mamy obwodnicę. Ja tylko dzisiaj mogę raz jeszcze powiedzieć, że się ogromnie cieszę, że miałem fantastyczną przygodę z tą obwodnicą, że współpracowałem z gronem fantastycznych ludzi, wspaniałych przedsiębiorców, sportowców, samorządowców i że w ogóle dowodzić takim komitetem, takim zespołem ludzi to honor, zaszczyt i sama przyjemność. Włócznię Jaćwingów otrzymało też Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych nad Czarną Hańczą w Suwałkach, pan Jan Chojnacki za wieloletnią współpracę przy organizacji Suwałki Blues Festiwalu, pan Jerzy Broc, suwalczanin odnoszący sukcesy sportowe w rywalizacji seniorów oraz francuskie miasto Grand-Saint za 40-lecie współpracy. W poniedziałek, 4 marca, odbyła się sesja Rady Miejskiej poświęcona funkcjonowaniu i polityce kadrowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Sesję zwołano na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Mieszkańcy Suwałk. Informacji radnym udzielili Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk, oraz Dariusz Przybysz, prezes zarządu PGK. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie prywatnego przewoźnika, który obsłuży około 15% kursów realizowanych dotychczas przez PGK. Wykona to za pomocą dwóch autobusów należących do miasta Suwałki. Jeżeli komunikacja miejska ma pełnić ważną rolę w funkcjonowaniu miasta, jeżeli ta rola ma nie spadać na łeb, tylko ma utrzymywać się na tym, mniej więcej na samym poziomie, pasażer musi mieć zaufanie do komunikacji miejskiej. Pozostawienie pasażera na przystanku jest po prostu podkopywaniem fundamentów całej komunikacji miejskiej. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że należy podjąć wszelkie działania, żeby potencjalny pasażer zaufał komunikacji miejskiej, żeby ta komunikacja miejska w jego procesie decyzyjnym stanowiła podstawowy środek przemieszczania się w mieście. Jak tłumaczył prezes spółki PGK, dodatkowy przewoźnik nie będzie konkurencją, a uzupełnieniem na wypadek, gdyby doszło do podobnej sytuacji jak w styczniu tego roku, kiedy to nie wykonano wielu połączeń w wyniku zachorowań wśród kierowców. W efekcie spółka musiała zapłacić karę w wysokości ponad 50 tysięcy złotych za niewykonane połączenia oraz zatrudnić nowych kierowców, by zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania komunikacji. Konsekwencją oczywiście jest to, że w wyniku zmiany sposobu świadczenia usługi, zatrudnienia podwykonawcy powstał nadmiar kierowców w naszym przedsiębiorstwie. I jak w każdym przedsiębiorstwie czy w każdym podmiocie generalnie funkcjonującym, istnieje niestety przykra konieczność wypowiedzenia części umów o pracę naszym pracownikom. Chciałbym zwrócić uwagę, że ponieważ wypowiedzenia
następują w związku ze zmianą sposobu świadczenia usługi. W związku z tym to są wypowiedzenia z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Pracownicy otrzymają oczywiście należne im odprawy. Osoby te zostały wytypowane poprzez ocenę pracy przez swoich bezpośrednich przełożonych, czyli kierownictwo Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz dyspozytorów. Jak zaznaczył Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk, osoby te nie powinny mieć problemów ze znalezieniem pracy. Już po sąsiedzku, czyli na tym samym piętrze co PGK, jest Zarząd Dróg i Zieleni. Zarząd Dróg poszukuje dwóch kierowców od ręki, których może zatrudnić. Jeżeli będą chcieli ci kierowcy przejść z PGK do zarządu, mają taką możliwość. W Powiatowym Urzędzie Pracy na dzisiaj wiszą 4 oferty pracy dla kierowców, między innymi PKS Nowa poszukuje. Są również oferty pracy od prywatnych przewoźników. Oczywiście tutaj wchodzi w grę, czy dany kierowca ma tylko uprawnienie na autobus, czy ma również na samochody ciężarowe. Podczas sesji mówiono również o podwyżkach w PGK. Ostatecznie wszyscy pracownicy spółki mogą liczyć na średnioroczny wzrost wynagrodzenia w wysokości około 350 zł miesięcznie. Rozmawiano także o przyszłości komunikacji miejskiej, przede wszystkim o bezpłatnej komunikacji miejskiej. Bardzo poważnie, o tym pan prezydent już mówił wielokrotnie publicznie, rozważamy wprowadzenie komunikacji, darmowej komunikacji miejskiej dla wszystkich od 1 stycznia 2020 roku. Natomiast, żeby tą komunikację darmową wprowadzić, musimy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie. Jak ta komunikacja darmowa ma wyglądać? Przypomnijmy, że dzięki suwalskiej karcie mieszkańca taką możliwość od września 2018 roku mają suwalskie dzieci. Oprócz darmowej komunikacji pasażerów suwalskich autobusów w 2019 roku czeka wymiana taboru na autobusy napędzane gazem CNG.